Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbyła się w środę 21 listopada. Obrady rozpoczęły się ceremonią ślubowania 23 radnych. Wśród nich pojawiły się także nowe twarze. Moje doświadczenie jak gdyby kieruje moją uwagę przede wszystkim w stronę doświadczenia zawodowe, w stronę organizacji i skutecznego zarządzania oświatą. Czy te pomysły wynikające z doświadczenia się spełnią? Mam nadzieję, że tak. Rozwój szkolnictwa zawodowego, rozwój szkolnictwa w ogóle na poziomie ponadpodstawowym będzie Radzie, mnie osobiście na pewno leżał na sercu i tutaj będzie to, mogę powiedzieć, może nie priorytet Rady, ale ten obszar, w którym chciałbym wiele nowych pomysłów prowadzić i zaznaczyć swoją osobą realizację tych właśnie pomysłów. Starostą krośnieńskim został Jan Pelczar, wicestarostą Andrzej Guzik. Do zarządu powiatu weszli jako etatowy członek Monika Subik, jako nieetatowi Marian Pelczar i Marcin Józefowicz. Z głównych zadań, które będą podejmowane, to będą realizowane te, co były zaplanowane do tej pory. Nie wyobrażam sobie, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany, bo obecny zarząd i obecna rada przygotowała projekt budżetu na 2019 rok. Wnioski już są złożone jeszcze za nas, za poprzednią radę i zarząd, który kończy swoją działalność. I myślę, że realizacja będzie dalej i będziemy starać się, tak jak mówiłem wcześniej, pozyskiwać każde pieniądze, które będą do pozyskania, czy z Urzędu Wojewódzkiego, czy z Urzędu Marszałkowskiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości mają większość w Radzie Powiatu. Przejęli wszystkie stanowiska. Mamy większość w Radzie, co pewnie stanowi jakiś komfort, jeżeli chodzi o zarządzanie. Niemniej jednak myślę, że na naszym poziomie, czyli na poziomie powiatu, podziałów na komitecie czy podziałów politycznych nie będzie. Głosowania odbyły się bez dyskusji. Opozycja nie zgłosiła żadnych kandydatur. Radni zapewniali, że współpraca w Radzie zostanie zachowana. Na przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Andrzeja Krężałka, na wiceprzewodniczących Rady Zygmunta Ginalskiego i Stanisława Kenara. Sesja rozpoczęła szóstą kadencję Rady Powiatu Krośnieńskiego.